Że sołtys już ku nam idzie. Ja teraz, słuchajcie, bardzo proszę wszystkich o koncentrację. Ja wiem, że się troszeczkę przyciemniło, ale myślę, że każdy z was
jeszcze dopatrzy, jaki numer losu ma. Jeżeli... Słuchajcie po kieszeniach wszystkiego. Tak jest, proszę o chwileczkę koncentracji, moi kochani, skupiamy się. Ostatnia chwila, żeby nabyć los, jakby w to chciał, to tu jeszcze coś uhandlujemy. Chętny, no, proszę podejść do sceny. Kto nie ma, to nie jeszcze podejdzie do sceny, to jest sprzedażą mu losa. Jest pełno, następuje rozpoczęcie maszyny, uruchomienie maszyny i za momencik, proszę Państwa, będziemy losowali porę szczęśliwych numerków. Oczywiście, proszę Państwa, szczęśliwe numerki nie mają nic wspólnego ze związkami partnerskimi, prawda, ani nic, to nie o to absolutnie chodzi. Kochani, szukamy teraz, że tak powiem, szczęśliwców, a w szczególności szukamy właściciela numeru rejestracyjnego KNT. Nie, przepraszam, tu nieco. Moi drodzy, numer trzeci, który wygrywa jedną z nagród, to 181. 181. Nie. Słuchajcie, czy mi się dwoi? Czy ta dziewczynka już tu była przy nos? Była, nie? To twoja? Adam? Dobrze godą? Widzicie, bo... szczęście masz. No to powiem ci, słuchaj, z tego co widział, to masz tam 3-tygodniową praktykę w Splicie. Słuchaj, z własnym wyżywieniem, żeby nie było. Moje... Nie wiem, jak będzie biała firma funkcjonowała bez ten czas. Jakby nie było, no zresztą nie wnikam szczegóły, bo to nie tematy na dziś. Ja myślę, że Zbyszek tutaj miał 126. No ale dobre jest. Kochani, lecimy dalej. Moi drodzy, kolejny numer, który wygrywa jedną z naszych nagród, to 119. 119, proszę Państwa. Lotek, co nie pośliwysy jak czwarta klasa podstawówki, to tłumaczę 119. Witamy Panią tu z pierwszego rzędu. No, sądząc Pani kochano po koszuli, to Pani chyba z Dalsa. Tak mi się wydaje. Panie po koszuli, no po tych błyskotkach, Stasiu, błyskotki ładne. Pani z Arizony Pani przyjechała. O, proszę, wiedziałam. Jakby w to nie wiedział, ale z Arizona, mojej kochani, to taka wieś koło Obcimia Dolnego. Także Pani przyjechała, PKS-em niedrogo. Chwała z Panu Bogu, moi kochani, ale ja Pani nie powiedziałem, Pani tam wygrała nagrodę, tam jest wiza, tak jest, do Arizony, bezpośrednio, z przesiadką w Nowym Targu. No bezpośrednio, bo do Nowego Targu już PKS o tej godzinie nie widzi, no już trzeba dać na nogach. Dobrze, Stasiu, dobrze. Moi kochani, jeszcze jeden numer, który dzisiaj dostanie nagrodę, jaką to Wam powiem za chwilę, to 107. 107! No, nie widzę zainteresowanych. Słuchajcie, ja Państwu powiem, że jest tak na oko, jest was tutaj 200-300 osób, bo świnia jest jedna, koza jest jedna. No nie liczcie na to, że kozny wygrał. Słuchajcie, koza prowadzi sołtysa. Ale on jest strasznie oporny, wcale nie jest tak łatwo, żeby iść. A co, chodził na spacer! Słuchaj, widzę, że koza przyszła, a lub samo w komplecie. Słuchaj, jak będzie ten czasem... Teraz trzeba zrobić, umieć to na zdjęciu. Nie, no to są... Zjechał, bo się rok fotoreporterów dużo ma tam okoliczność. Oby ci było tam dobrze. Imię ci nadałyśmy, to teraz zyjse tam, zyjse. Słuchaj, daleko z tą kozą nie chodź. Jakby czasem jest, jakby ci czasem siadła świnia jeszcze, no to człowiek prawy do lewego i fałkę. Jestem na świnie lipsy. No no, słuchaj, widzę. Widzę. Moi kochani, słuchaj, bo ten sznureczek masz ciekawy, jakby co do pogodać z tą panią z Janisa, rozumiem, że ona ma tam smyczny czy te repozycji. Słuchaj, nie bój się nic, kagaj co nieco. Smycz jest, panem postaci, to smycz. Smycz ma panią, on ma sznurek. No i to, myślę, jak sołty się zeszcie poszedł po świnie. No i moi drodzy, to na co czekamy, bo tutaj dużo, dużo łosów. Nagroda główna. Nie, przepraszam, mamy tutaj nagrodę dodatkową. Moi kochani, nagrodą dodatkową. Jeszcze nie świnia. Nagrodą dodatkową, słuchajcie, tu się kolega ucieszy.
jest miesiąc kidania gnoja, słuchajcie, po kozie. Także teraz mam, myślę, podejrzewam, że nikt nie będzie chciał nosa wyciągnąć z kieszeni. Śmieję się. Moi drodzy, nagroda wieczoru, nagroda imprezy, Świra. Dwie półtusze, bo mnie dzisiaj sponsor, słuchajcie, łaka to było. Za oczywiście Świra. Znowu fanfary, znowu fanfary. Ja, słuchajcie, nawet nie mogę patrzeć. Powiem tak, Zbyszek Tulek może zjechać małpę. Który? Ten z Niemiec? Ten z Niemiec, no. Jarek, to na pewno nie twój los. To mój los. Z tego, co widzę, los to się kręci koło Arizony. Także powiem pani szczerze, że z powrotem do Europy trzeba będzie jeden fotel dokupić w samolocie. Moi kochani, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Zwycięzca dzisiejszego konkursu naszego tutaj festynu rogoźniczańskiego, dożynek dokładnie. Moje gani to numer... Tam, że się tą świnie schowali, to co? Tam jest paszport za świni. 196! Jak mi powiecie, że idzie Jarek, to już... Słuchajcie, bo to świecie... Nie, no niesamowite. Na układy nie ma rady. Jareczku, hebaj kuną. Hebaj kuną. My tego pana do Opy bierzemy, bo na tyle treści. My tego weźmiemy. Jako, ze, proszę państwa, przewidzieliśmy to! Jarek, to jest twoja świnia! To jest twoja świnia, gratulujemy ci bardzo! Słuchaj, słuchajcie, nas się sołtys to przewidział, moi drodzy. A teraz już losujemy tą prawdziwą świnię. Ale Jarek, powiem ci tak, jest więcej i nie przychodzi. Pięknie właśnie, ja cię lubię, ale naprawdę... Zaczynam, że ci piąty los tu był. Zobacz, jak dodać, że Jarek tam w tym swojej torebce miał jeszcze, słuchajcie, 2,5 roku darmowej pracy w firmie Biela. Ale... No nie, teraz słuchajcie, na poważnie. Nie ma żartów. Jak mi ktoś wylosuje Jarka, to ja więcej, słuchajcie, żony imprezy nie poprowadzę. No widzę, są tu się, widzę. Moi kochani, teraz już tak na poważnie przechodzimy do nagrody głównej. A w razie czego, jakby Jarek se pomoże jeszcze jakąś inną świnię? Moi drodzy, tu będzie wesoło. Moi kochani, jest, słuchajcie, jest świnia, jest sponsor. Oczywiście, proszę państwa, to jest voucher, żeby jak wiadomo, jak ktoś się wygrał, żeby tą nagrodę otrzymać. A zwycięzcą dzisiejszego wieczoru, bezwzględnie, niepowtarzalnie, jest numer 123. Ja się boję, że to Zbyszek Tulek. Nie, idzie jakaś pani chyba. Monika Turkowa. Moi kochani, przysięgam, że tu nie było żadnego szwindlu. Słuchajcie, dowód rzeczony. Jak to mi nie wierzy, jest tutaj w gości. Monika, po co ci będę gadać? No, nie, Zbyszek nie poprosił, ale dwie świnie w Opie to za dużo. Jedna świnia na polu. Ale Zbyszek się ucieszył, gadał w tym roku. Jadę do Niemiec z powrotem, nie będę robił zakupów w Biedronce, mam świnie, bo mnie żywio dość. Moi kochani, wielkie brawa, słuchajcie, dla Moniki. Gratulujemy. I świnia oczywiście jest dużo dobrego odbioru u państwa Bieli na ubój. Znaczy nie pałki. Tej wycieczce tą wycieczkę ogłosimy na sam koniec dzisiejszego wieczoru. Moi kochani, dziękujemy wam bardzo, słuchajcie, za, że tak powiem, uczestniczenie w naszej loterii. Co my mogli, to my dali. Dalej będziemy troszeczkę dawać, ale mamy nadzieję, że czadu. Zostańcie, nie osłodźcie się.
z tego co wiem, to jadła nie brakuje. Trunku też nie. Gadam miało, słuchajcie, się ja tu po ławek wstało. Moi kochani, zostańcie, bo jestem przed nami dzisiaj całą noc zabawy. Dziękujemy bardzo. A ja przypominam, za chwileczkę jest nasze gwiazdy. Także też morce zostać. Mili Państwo, dziękujemy bardzo i jeszcze raz wielkie brawo. Mili Państwo, my dzisiaj betali, słuchajcie, to na naszym, to do betonowym parkie, czyli jest scenozeckie miejsca. Morce, słuchajcie, przyjść na ten dzień, bo potem raknie. Tak każdego dnia w tym labiryncie, ile to już trwa? Dalej ci chwila, że los ci da. Zrozumiesz, że tym, kogo szukasz, jestem ja. Doda, proszę Państwa, ona kiedyś była na koncercie tutaj w Sądrym Rajcu, Doda, ale został jeszcze z nami, kochani, naprawdę, gościć, słuchajcie, gościć tutaj taką gwiazdę, moi drodzy, na naszej skromnej scenie, to nie lada zaszczyt. Dodo, za momencik z Tobą wywiad spróbujemy przeprowadzić, ale proszę Państwa, wiem, że przyjechała z Tobą jeszcze jedna gwiazda, tak? Tak, myślę, że na pewno będzie. Tutaj się u Was dobrze czuła. No, moi drodzy, tutaj powiem śmiało, zainteresowanie
kolejną gwiazdą dzisiejszego wieczoru, proszę Państwa, może być zarówno ze strony męskiej, jak i śmiało powiem ze strony żeńskiej. Proszę Państwa, przed Wami, za momencik, słuchajcie, gwiazda Eurowizji 2015 rok. Kochani, moi drodzy, przed Wami nie kto inny, jak sama, albo są, Conchita Wurst! Conchita! Conchita! Nie chodź się podał, nic nie chodź się podał, zasłonił się. Może pierwszy raz mi się śni, że Conchita Wurst przyjechał. Ja wam powiem szczerze, proszę Państwa, z czasu jak Conchita wygrała Eurowizję, to tutaj się przez to ugodzić. Naprawdę. Wielkie brawa, proszę Państwa. Jest, widzę fan klub. To się i wola zdziwi. Moi drodzy, słuchajcie, za momencik już specjalnie na was. Dziękujemy wam bardzo. Wielkie, wielkie. Dota, Conchita. Conchita. Sprechen Sie Deutsch. Ja. No, moi drodzy, słuchajcie, za moment ich wiśmy! Thank you.
że uśmiechem kusisz mnie. Czym przygrywa? Czym przygrywa? Splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście nadpływa. Choć na parkiecie dwóch, dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć to Sławowi, Radwych, Raniola, Magdalena. Jesteś rozą, hej, wypijemy wszystkie drinki jak kola. Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj, przeganiasz chmury. Musi mi teraz, a potem więcej.